Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Sport po krakowsku. To już Wam znana audycja realizowana we współpracy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i portalu lovekraków.pl. Pan dyrektor Krzysztof Kowal, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Pani Anna Nowosielska, kierownik działu komunikacji, też witam serdecznie. Dzień dobry. Liczył Pan tak sobie w duchu, myślał, że, że za 15 lat nadal będzie dyrektorem? Tak, prawie zabrzmiało to jak wyrzut, że już 15 lat kieruję tą jednostką, oczywiście żartuję. Nikt nie przypuszczał, nikt nie wiedział, co będzie przez te 15 lat, prawda? Mam nadzieję, że to 15 lat pierwsze się skończyło, następne będzie, bo to są dobre lata dla krakowskiego sportu, dla krakowskiej infrastruktury. Zarząd infrastruktury sportowej powołany w sierpniu 2008 roku. Uchwałą Rady Miasta Krakowa. Ja zostałem powołany na dyrektora 10 października 2008 roku i pamiętam, jak to było wczoraj, że w pięć osób tworzyliśmy tą jednostkę, tak aby mogła od 1 stycznia 2009 zacząć działać, i to wszystko się udało. Pamiętam nasze pierwsze kroki, czy na ulicy Wawrzyńca czy na Świętego Krzyża. W pół roku udało nam się wyremontować, zdobyć środki, naszą siedzibę przy Walerego Sławka, która nam służy z dobrym skutkiem do dziś. I patrząc z perspektywy tych 15 lat i to, co jest w mieście, to co powstało w mieście, myślę, że dla sportu to była bardzo dobra decyzja i prezydenta miasta Krakowa. Pana Profesora Jaska Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa, że powstała specjalistyczna jednostka, która zajmuje się de facto, jak ja zawsze mówię, trzema nogami. prawda? Jedno to są przede wszystkim infrastruktura sportowa, czyli budowa, wszystkie inwestycje, co powstaje. Drugie to jest zarządzanie obiektami sportowymi. Jest ponad setka obiektów, które, którymi trzeba zarządzać. No i trzecie, które robimy, to jest organizacja imprez sportowych, Wielkie imprezy typu Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, Tour de Pologne, Kawaliada itd. Można by to wymieniać pewnie długo. A od 1 lutego 2022 zakres naszych kompetencji został poszerzony o dotychczasowe zadania Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki połączeniu sił mieszkańcy oraz przedstawiciele klubów sportowych mają łatwiejszy dostęp, myślę, że jedno źródło do wszelkich spraw związanych ze sportem, czyli zajmujemy się również przyznawaniem dotacji, grantów dla klubów sportowych i miejskich organizacji. Także myślę, że te sprawy zostały uporządkowane i miejmy nadzieję, że na następne 15 lat będzie równie dobrych albo może jeszcze lepszych. Pan wspomniał o tym pięcioosobowym zespole na samym początku. Kiedy tak naprawdę udało się Wam zebrać taką ekipę, że ona od tego czasu jakoś tak bardzo się nie zmienia. Wiadomo, są odejścia, przyjścia, emerytury, coś się poszerza, ale kiedy mieliście już taki pełny zespół, że mogliście powiedzieć, pracujemy tutaj pełną parą na 100%, a nie jeszcze się organizujemy. Nie, nie, ta organizacja bardzo szybka była, bo my na koniec 2008 roku, czyli jak nastawał 2009 rok, mieliśmy... Właściwie szkielet całego zespołu. W 2009 roku pracowało nas y, od 80 do 90 osób, w zależności od y, potrzeb. I nie było czasu, żeby ten, ta organizacja trwała długo. Można powiedzieć, że pierwsze 4 miesiące to był taki okres jeszcze organizacyjny, bo to było budowanie naszej siedziby. Walerego Sławka właściwie można po, powiedzieć, powstało no nie z fundamentów, ale został tylko szkieletor, który. Został po dawnym budynku, i powstał całkiem nowoczesny, dobry budynek. I od 1 maja to już normalnie funkcjonowało, już w jednym lokalizacji. Jak kończyliśmy, powiedzmy, w 2009 roku niecałe 100 osób, to myślę, że to jest dobre, bo od tej pory właściwie nasza. Obsada kadrowa wzrosła o 10%. 110 osób przy budżecie, który wzrósł pięciokrotnie. Teraz przejęliśmy jeszcze 12 osób z Wydziału Sportu w 2022 roku. Także myślę, że ten zespół naprawdę to jest zespół doświadczonych ludzi i o wiele lepiej się zarządza mniejszym zespołem. Mówię mniejszym, bo to jest 120 osób, niż abyśmy mieli się rozrastać i. Wtedy zaczynają się rozmywać kompetencje, a chyba nie o to chodzi, więc myślę, że to jest bardzo dobry zespół i mam nadzieję, że uda się go utrzymać. W takim obszernym wydawnictwie, które wydaliście z okazji tego no już całkiem sensownego jubileuszu, podkreślacie to, o czym się też mówiło przez lata, że to pierwsza taka typu jednostka była w Polsce. Więc nie było się też od kogo uczyć, ale no skąd braliście w wzorce? Znaczy, oczywiście tak. Jako sportowa jednostka to była pierwsza tego typu jednostka. Zresztą przez długi okres czasu to była jedyna taka jednostka. Potem niedawno powstały również w innych miastach, jakby wzorując się na naszych wzorach, z czego się bardzo cieszę. Wzorowaliśmy się na jednostkach, które działają w innych dziedzinach, bo trzeba przynajmniej takie jednostki czy jednostki budżetowe. Już powstają, przecież no, mamy zarząd dróg, zarząd później powstał zarząd zieleni, mamy jednostki, którym ja jeszcze kierowałem zarząd gospodarki komunalnej, więc zręby jak to robić było. Natomiast żeby to powstało w dziedzinie sportu, to było pionierstwo, ale myślę, że bardzo udane, ponieważ jeżeli powiemy, że przez ten okres 15 lat na same inwestycje było miasto Kraków. Ponad miliard złotych, czyli tyle zło, tyle powstało nowych obiektów. I oczywiście proszę pamiętać, bo żebym nie usłyszał za chwilę, no, tak sama Wisła czy Krakowie, ile kosztował? Nie, ja mówię o obiektach, które powstały dla młodzieży, dzieci, mieszkańców tych, które służą na co dzień, czyli 12 basenów, czyli kilkanaście hal sportowych, czyli kilkanaście obiektów klubów sportowych i ponad 360 boisk, które zostały albo zbudowane, albo zrewitalizowane, które są przy szkołach i przy klubach sportowych. Więc jeżeli to porównamy i zobaczymy, jak ta infrastruktura się zmieniła, można z czystym sumieniem powiedzieć, że warto było powołać taką jednostkę. Rzeczywiście w pierwszym roku działalności budżet to 56 milionów co się potem na przestrzeni lat zmieniało, czasem minimalnie spadało, potem rosło na no ostatni już to 283. Tutaj tak spuchło, można kolokwialnie powiedzieć, też przez Igrzyska, bo mieliście też tyle inwestycji, mogliście zrealizować? Tak, to był bardzo duży sukces miasta, że udało się pozyskać pieniądze na infrastrukturę sportową, bo jak wiemy wcale to nie jest łatwe, więc te 140 prawie milionów, które zostały wydane właściwie na... Trzy obiekty sportowe, generalnie na modernizację stadionu miejskiego imieniem Henryka Reimana, czyli tam, gdzie rozgrywa mecze wisła Kraków, na ośrodek sportu przy Kolnej, czyli torka jakarstwa slalomowego i budowę boiska 3, 3 do koszykówki, która się diametralnie rozwija. To myślę, że to warto było podjąć trudu tych igrzysk, jak wszyscy pamiętamy. To był bardzo ciężki okres, bo to było bezpośrednio po pandemii, bo to był okres, gdzie wybuchła wojna, gdzie ceny wariowały, że rynek e, wykonawców był e, rynkiem bardzo rozchwianym i ja się z tego bardzo cieszę, że jednak mimo wszystko udało się to zrealizować. Tak samo jak i to, że przy okazji przecież powstała infrastruktura, czy została zmodernizowana infrastruktura drogowa, to są 350 milionów dotacji, którą Kraków otrzymał. Zostały zmodernizowane kluby, boisko AWF-u, także no i inne obiekty w Małopolsce. Także jeżeli popatrzymy na to pod kątem infrastruktury sportowej i drogowej, to z tego się bardzo cieszę, że to udało się zrealizować. Teraz panią kierownik zapytam o tę jedną z nóg. O których wspomniał pan dyrektor, a właściwie o produkt własny Krakowa, bo tak chyba trzeba nazwać Królewską Triadę Biegową i Krakowia Maraton, który jest no, taką wisienką na torcie, albo marką samą w sobie, tą najważniejszą w tej triadzie. Było dwudziestolecie, był sukces organizacyjny, jeżeli chodzi też o biegaczy, o imprezę. Kilka dni temu, tak naprawdę, przyszła kolejna dobra wiadomość. Nagroda. Tak dokładnie ZIS został uhonorowany statuetką Grand Prix w kategorii najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej właśnie za kampanię z historią w tle 20 jubileuszowa edycja Krakowia Maraton. Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ dużo osób pracowało nad tą kampanią. Były liczne burze mózgów i dużo osób zaangażowanych. Naprawdę nam zależało, żeby to wszystko pięknie wyszło i było spójne, żeby począwszy od grafik, które się pojawiają z symbolami Krakowa najbardziej charakterystycznymi, na już wydrukowanych elementach kończąc. Oczywiście nie zabrakło w tej kampanii tradycyjnych mediów, outdooru, kampanii w radiu, telewizji, uczestnictwa w różnych programach, ale też bardzo postawiliśmy na produkcje własne, wdrożyliśmy podcasty. Była to świetna okazja, żeby powspominać, żeby zaprosić do programu. Organizatorów pierwszych, przypomnieć sobie pierwsze potknięcia, pierwsze wyzwania, jakieś niespodzianki, które się pojawiły, ale także naszych wytrwałych, bo przypomnijmy, że mamy 35 wytrwałych, w tym jedną kobietę, Agnieszkę Kuś, którzy ukończyli wszystkie do tej pory 20 edycji. Wyczyn olbrzymi i no, nie da się ukryć, że tego typu treści po prostu angażują społeczność. Są to osoby znane dla naszych biegaczy od początku. Które po prostu budzą emocje, więc publikowane materiały z ich udziałem spotkały się z dużą liczbą komentarzy, pozytywnych reakcji. Mieliśmy piękne wydawnictwo multimedialne, gdzie ożywiliśmy archiwalne zdjęcia, bo wiadomo, jakość na przestrzeni tych 20 lat materiałów, zarówno filmowych, jak i zdjęciowych, no mocno, mocno się różni, ale dodaliśmy takiego właśnie, okrasiliśmy to taką nutką retro i to pięknie wyszło. A potem oczywiście także wydrukowaliśmy to wydawnictwo, więc mamy nadzieję, że to będzie taka spuścizna na lata i taka kronika tych biegowych zdarzeń Krakowa. Z historią w tle zupełnie wyjątkowy maraton. Jestem na tych wszystkich w Polsce grup Biegowych, więc regularnie już teraz wiadomo, biegacze planują swój kalendarz biegów na przyszły rok i sami sobie po prostu polecają ten maraton. To znaczy, gdzie, jaki maraton polecacie w kwietniu, jaki maraton polecacie na wiosnę. I to jest dla nas najlepsza rekomendacja, że to sami biegacze innym biegaczom wskazują nasz maraton, że jest zupełnie wyjątkowy i po prostu warto tutaj być. To hasło z historią w tle nie jest bez przyczyny, po prostu naprawdę można zobaczyć całe dziedzictwo, to co podkreśla jeden z naszych ambasadorów, Francuz, przedsiębiorca mieszkający w Polsce, że, że to całe dziedzictwo kultury Krakowa można po drodze zobaczyć. Także te biegi w Krakowie naprawdę rzeczywiście są marką samą w sobie. Podobnie półmaraton z tym finiszem niespotykanym nigdzie w rozświetlonej, czy przyciemnionej, ale rozświetlonej odpowiednimi światłami Tauron na Kraków, największej hali do wojskowo-sportowej w Polsce. No i zupełnie wyjątkowy bieg trzech kopców. W tym roku błotnisty, co też wiele Frajdy zapewniło biegaczom, byli zachwyceni, B baliśmy się tego. Tymczasem naprawdę głosów było multum, że, że to jest świetny sur survival właściwie i, i, i challenge dla każdego biegacza. Coś innego, coś wyjątkowego. Zarówno natura, jak i, jak i asfalt. Wspomniała Pani o tym półmaratonie, który się, się kończy w takiej magicznej scenerii. I nie byłoby tego, Panie Dyrektorze, gdyby nie Tauron Arena Kraków, bo powstanie tej hali akurat nie Wasza jednostka ją budowała, ale Wy dzięki temu, że ta hala powstała, no mogliście wiele imprez Krakowie zorganizować i też ściągnąć z zewnątrz, tak? bo to był taki magnes dla, dla wszystkich tych, którzy, którzy chcieli tutaj przyjechać czy z kawaliadą, czy z siatkówką, no i jeszcze ze sportami motorowymi, i tak można wymieniać. Tak, oczywiście y, ta Arena to jest taka sportowa wizytówka, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Ja pamiętam od początku, y, nie my budowaliśmy, ale braliśmy udział w budowie, jak to hala powstawała. Przypomnę tylko, że powstała y, wy, tylko i wyłącznie e, angażując środki miasta, gdyż no, niestety nie dostaliśmy żadnych nie pieniędzy e, z Warszawy. Ja pamiętam jak ta hala powstawała, no to każdy mówił właściwie, no co za po co ta hala, kto ją utrzyma i tak dalej. I 20 czerwca 2014 roku pamiętam otwarcie sportowe Tauron Areny, mecz Polska-Brazylia w siatkówce w ramach Ligi Światowej. Ponad 15 tysięcy ludzi i właściwie od tej pory można powiedzieć, że wszystkie imprezy sportowe, które są tam organizowane, a przypomnę, że mieliśmy Mistrzostwa Świata w siatkówce, mieliśmy Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, mieliśmy Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Mamy co roku już od 8 lat memoriał Huberta Jerzego Wagnera i mnóstwo innych imprez i Mamy wszędzie komplet widzów. Ja przypomnę, że w 2014 roku to jest chyba rekord na meczu Stany Zjednoczone, Włochy było ponad 15 tysięcy ludzi. Czyli to świadczy o tym, jak kibice, jak mieszkańcy Krakowa, jak turyści są spragnieni takich imprez. I właściwie teraz by należało zadać pytanie, co by było, gdyby tej hali nie było. No chyba nikt już nie, nie wyobraża sobie Krakowa. Bez takiego obiektu. I właśnie takim też uczczeniem czy podkreśleniem tego obiektu jest to, że nasz półmaraton, o którym tutaj mówiliśmy, metę ma w środku tauron areny na hali i jak rozmawiamy z biegaczami, to ta końcówka, finisz półmaratonu, gdzie biega się do hali przy światłach, przy dźwiękach, przy tym, to jest niesamowite wrażenie. Z jednej strony mamy maraton, który kończy się w sercu Krakowa, czyli na rynku główny. Z drugiej półmaraton, który się na hali, czyli takie połączenie, to co zawsze powtarzamy, nowoczesności z historią. I tym będziemy chcieli dalej przyciągać i sportowców, i turystów, no bo sport chyba najtańsza, albo na pewno najtańsza forma promocji miasta poprzez organizację właśnie takich wielkich imprez. Ale dodajmy też, że to też Kraków i Tauron Arena i nasze inicjatywy, to jest też ten sport przez małe S wspominany ostatnio przy okazji konferencji inaugurującej z kolei uruchomienie lodowiska pod Tauron Areną Kraków. Czyli tu już mówimy o tym sporcie powszechnym dla wszystkich, dla dzieciaków, dla rodziców, gdzie po prostu wychodzimy z tą ofertą i każdy może skorzystać, fajnie spędzić czas na świeżym powietrzu, odciągnąć dzieci od komputerów, od telefonu, także dzieje się, na pewno nie ma nudy. Chciałem się zapytać o tą promocję, o której wspomniał pan dyrektor. No bo to jest promocja i w Polsce i na świecie. Nawet jeżeli popatrzymy na sam maraton, to jest ponad, jeżeli dobrze pamiętam, 60 tysięcy startujących w tym czasie z 70 krajów. I to jest ta druga liczba szczególnie robi wrażenie. Państwo też prowadzicie różnego rodzaju badania ekwiwalentu, jak te wszystkie imprezy wpływają na to, ile trzeba byłoby wydać w mediach na, na reklamy, żeby, żeby, żeby taki sam efekt odnieść promocyjny i jak to się kształtuje na przestrzeni lat. Możemy powiedzieć tu o dwóch aspektach, jeżeli chodzi o promocję. Promocja tych największych imprez, które organizujemy czy współorganizujemy wspólnie ze związkami sportowymi, czyli Mistrzostwa Świata, e, Mistrzostwa Europy, e, czy Memoriał Wagnera. I wtedy, to się liczy w dziesiątkach milionów, my mamy takie wyliczenia, że każdy milion zaangażowania daje dziesięciokrotny wzrost zwrot nakładów inwest... reklamowych. Czyli musielibyśmy dziesięć razy więcej zainwestować pieniędzy, aby osiągnąć ten sam wynik. W przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, ostatniego maratonu, ten wzrost aby to był ponad 4 miliony złotych. Czyli widać, że to co sobie powiedzieliśmy wcześniej, że ta organizacja tych imprez to jest najtańsza i najbardziej efektywna forma promocji miasta i regionu, nie tylko w Polsce, tak jak Pan powiedział, ale również na całym świecie, gdyż na przykład z Tur de Poloń docieramy do 100 krajów w czasie transmisji, które się odbywają. Mistrzostwa świata w siatkówce czy w piłce ręcznej, no to transmisje odbierane są na całym świecie. A z każdym rokiem jest Wam łatwiej ściągać te imprezy? Czy, czy trudniej? Bo wiadomo, że to są negocjacje, budżet czasem nie jest z gumy, chciałoby się pomieścić jak najwięcej imprez, no bo to jest też rozsądne wydawanie środków, które, które się posiada. Tylko zapytam, właśnie, czy różne sukcesy powodują to, że, że ci organizatorzy najczęściej sami się tutaj zgłaszają? Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Z jednej strony, Kraków to jest najbardziej rozpoznawalna marka na, e, polska na świecie, więc z tym nie ma problemu, jeżeli mówimy Kraków. To każdy wie co to jest, natomiast pamiętajmy również o tym, że tych imprez wielkich, międzynarodowych w Polsce jest niewiele. A jeżeli na przykład odniesiemy się do hal, no to przynajmniej są 4, 5, 6 hal, które no niestety konkurują z nami. Mówię niestety, no bo ta konkurencja jest ostra, no bo mamy hale w Katowicach, mamy hale w Gdańsku, mamy hale w Łodzi. Jeszcze w Gliwice powstają. Gliwice powstają, są to wielkie hale. Na tych imprez jest niewiele, które Polska otrzymuje, więc jest to taka też można powiedzieć zdrowa rywalizacja sportowa, gdzie te imprezy będą organizowane najlepiej, gdzie chcą robić to Międzynarodowe Federacje. Z tego się bardzo cieszymy, że Kraków jest bardzo wysoko i bardzo ceniony miastem. Natomiast oczywiście musimy zawsze patrzeć na środki finansowe, no bo to są środki publiczne. Wróćmy Pani kierownik jeszcze do tego sportu amatorskiego. Chciałem zapytać o cały cykl treningów biegowych dla dzieci, dla dzieci z okazji różnych akcji już przecież dzisiaj, widzę, zapowiedzieliście, Mikołajki na sportowo, to się, to się rozwija z każdym rokiem i, i kolejny rok też przyniesie no, tak naprawdę duże nagromadzenie. Każdy może wejść, sprawdzić na stronie i tak naprawdę za, zawsze coś znajdzie, no chyba, że spóźni się na zapisy, bo są i takie wydarzenia, że o te miejsca trzeba walczyć. Tak, dokładnie. Jednym z takich wydarzeń są właśnie Mikołajki na sportowo, bo oczywiście oprócz zajęć ogólnorozwojowych, to pojawi się też Mikołaj, więc na takie okoliczności oczywiście miejsca znikają Natychmiastowo, więc serdecznie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i do naszych social mediów na Facebook Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i oczywiście na www.krakow.pl. Tam informacje o wszystkich zapisach, bo rzeczywiście zajęcia na, na, na zajęcia dla dzieci, zapisy obowiązują. W ciągu tych lat zorganizowaliśmy zajęcia z wielu przeróżnych dyscyplin. Szerokie to było spektrum bo i pływanie i właśnie ogólnorozwojowe e, też jakieś tenisowe zajęcia się pojawiały, ale rowerowe, ale nawet futbol amerykański, taki 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 futbol amerykański który przybliżaliśmy mieszkańcom podczas Święta Krakowskiej Rodziny w lecie e, i to e, jakby prezentacje tej właśnie, w tej właśnie części, gdzie można było przymierzyć stroj futbolista amerykańskiego e, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co ciekawe szczególnie wśród dziewczynek, mamy dużo takich zdjęć przeuroczych, w tych olbrzymich kostiumach dziewczynek. Więc wychodzimy z tą ofertą, pokazujemy przy okazji różnych spotkań krakowskich, co, co mamy do zaoferowania. Więc Dzieciaki na Start to jest nasz flagowy projekt. Można poczytać oczywiście więcej na naszej stronie internetowej, którą bardzo aktywnie prowadzimy i naprawdę zachęcamy, żeby sobie tam śledzić, bo wiele ciekawych informacji można dla siebie znaleźć. Ale to oczywiście też treningi biegowe, no bo jeżeli... Zachęcamy Krakowian, turystów do tego, żeby biegali w naszych maratonach i biegach. To oczywiście chcemy ich też odpowiednio do tego przygotować. I tutaj mamy program biegaj w Krakowie które prowadzą wykwalifikowani trenerzy, między innymi olimpijczyk Grzegorz Sudą. i tutaj naprawdę może przyjść każdy. Co sobotę są te spotkania spod sklepu biegacza przy błoniach startują. Jeden raz w tygodniu jest wyjazdowy do Lasku Wolskiego na przykład i naprawdę poziom zróżnicowania jest duży, to jest duże spektrum, można Przyjść zarówno będąc początkującym, jak i już zaawansowanym biegaczem nastawionym na starty. Trenerzy dostosowują zalecenia do poszczególnych osób. Regularnie też odwiedzamy te treningi, także naprawdę to się cieszy olbrzymim zainteresowaniem. W te wakacje udało się także nam zorganizować kobiety w biegu, czyli treningi specjalnie dla kobiet. I tutaj mogę już chyba zdradzić taką dobrą informację, że te kobiece treningi będą też kontynuowane w przyszłości. W przyszłym roku, także wszystkie panie tutaj wyczulamy i serdecznie zachęcamy do tej aktywności, bo to naprawdę jest Świetny sport, jak podkreślają nasze biegaczki. To uwalniające głowę i pozwalające naprawdę doświadczyć niesamowitej przemiany. I tutaj znowu odsyłam do naszego podcastu, gdzie, gdzie parę inspirujących rozmów się odbyło. Czy to z Katarzyną Broniatowską, która obecnie w ogóle mieszka daleko stąd. Więc to też jest ciekawe, takie multikulturowe doświadczenie pozwołać. Czy z aktorką krakowskiego teatru Bagatela. Aleksandrą Godlewską, której bieganie zmieniło, odmieniło życie. I naprawdę po zakończeniu nagrania byłyśmy z koleżanką, z którą nagrywałyśmy po prostu naprawdę zainspirowane i poruszone. Także te ludzkie historie są każdego poszczególnego człowieka, który zdecyduje się biegać, są naprawdę warte uwagi. I też zachęcamy do dzielenia się z nami swoją historią biegową. Panie dyrektorze, jak zapiszę sobie, rozpiszę tak naprawdę te 15 lat z na takiej osi czasu, to mi osobiście w Krakowie... Brakuje dwóch takich imprez, które mogły się odbyć. Czyli po pierwsze Euro 2012. Wiemy, dlaczego się nie odbyło, bo powiedzmy wyższa polityka nie mieliśmy do końca wpływu. No i też zimowe igrzyska olimpijskie tutaj w e, 2022 roku mieszkańcy zadecydowali. W Pana opinii, to, to bylibyśmy jeszcze bardziej, bardziej do przodu? Bezwzględnie tak. Ja przypomnę, zresztą sam Pan powiedział, że 12 nie do końca mieliśmy wpływ, ale też przypomnę, że w tym roku gościliśmy w Krakowie trzy reprezentacje, które były na Mistrzostwach Europy, bo jako bazę treningową mieli Holendrzy, byli Włosi, byli Anglicy. Zresztą Anglicy nam pomogli w restrukturyzacji i modernizacji stadionu hutnika. No, i to szkoda, ale tak jak Pan powiedział, to już poza nami było. Natomiast rzeczywiście bardzo ja, przynajmniej osobiście, żałuję igrzysk tych zimowych. Myślę, że tutaj użyły no, się błędy komunikacyjne, błędy marketingowe, bo uważam, że tak, patrząc nawet na to, co zaczęliśmy, na igrzyska europejskie, to nie tylko Kraków, ale Małopolska, region. Dużo by bardzo zyskał i jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, oraz tą infrastrukturę towarzyszącą, czyli drogi, koleje i tak dalej. Także ja żałuję, ale cały czas wszystko przed nami i mam nadzieję, że jeszcze na Olimpiadzie w Krakowie się spotkamy. W tych 15 latach nie udało się też wybudować basenu olimpijskiego, ale tutaj cały czas jesteśmy w grze, tak? Co możemy powiedzieć na ten moment? Tak, nie udało się wybudować, natomiast jesteśmy Że, mamy doskonały projekt, mamy doskonałą realizację. Mało tego, mamy już częściowo przyznane środki przez ministra sportu na realizację tego przedsięwzięcia, natomiast jest to bardzo drogie przedsięwzięcie. Sytuację budżetową wszyscy znamy, jaka jest, więc na pewno jeżeli tylko pojawią się dodatkowe środki zewnętrzne, i uda nam się złożyć całą składankę finansową, to przystąpimy do realizacji. Także ta inwestycja cały czas jest w pogotowiu i mam nadzieję, że w niedługim czasie ruszy. Tak samo jak i druga nasza inwestycja, czyli całoroczne Centrum Sportów Zimowych przy Lipskiej Myśliwskiej. Piękne, nowoczesne rozwiązanie, baseny z lodowiskami. Do tego sztuczny stok do. Jazdy na nartach, trasy biegowe, więc myślę, że to też, jeżeli tylko odblokują się środki europejskie, będziemy to realizować, gdyż cała dokumentacja jest gotowa. Wspomniał pan na początku o tych kolejnych 15 latach, które co najmniej przed ZISem wiemy, co się udało zrobić dzięki tym trzem nogom, o których pan wspomniał. To będzie kontynuowane, bo chyba. Rewolucji tak naprawdę nie potrzeba, jedynie jakiejś korekty, bo zawsze można wprowadzić, a, a trochę też świat, Kraków, sport się zmienia. Tak, tak, na pewno nie będzie rewolucji, natomiast oczywiście to, co brakuje mnie osobiście i to, do czego chcemy dążyć, no to trochę taki sport przez duże S, czyli powrotu tych drużyn ligowych, tych sportów drużynowych, czyli siatkówki na najwyższym poziomie. Koszykówki na najwyższym poziomie, piłki ręcznej na najwyższym poziomie, bo przypomnę, że w tych wszystkich dyscyplinach Kraków miał drużyny mistrzowskie i mam nadzieję, że ta infrastruktura sportowa, o której zaczęliśmy rozmawiać, która będzie się rozwijać, powoduje to, że ta młodzież zaczyna się z powrotem galnąć do sportu, ma swoich mistrzów, ma swoje wzory i mam nadzieję, że na tej bazie. Powstaną y, drużyny już seniorskie, gdzie y, no, będą grali mistrzowie i gdzie no, nastąpi naturalny powrót do tych najlepszych wzorów, że drużyny krakowskie będą grać w najwyższej klasie rozrywkowej. No ostatnie Mistrzostwo Polski w takich wiodących sportach zespołowych to rok 2016. Wtedy hokeiści, koszykarki Wisły, więc rzeczywiście trochę minęło. Pan jest przekonany, że bez wsparcia miasta takiego typowo na zawodowy sport, bo Kraków tak postanowił, że, że, że tych zawodowców nie wspiera, a z infrastrukturą, że, że uda się te, te drużyny odrodzić? Cały czas mamy taką nadzieję, bo postawiliśmy na infrastrukturę, która ma służyć przede wszystkim dzieci, młodzieży i mieszkańcom, a na tej bazie ma powstawać sport zawodowy. Ja myślę, że zapowiadane są również teraz rozwiązania strukturalne państwa, bo to państwo powinno brać na siebie tą rolę sportów utrzymania lig zawodowych. i Jest taki pomysł, zresztą, który wraca. Że państwo będzie sponsorować, ale ligi właśnie, czyli będzie sponsorować nie poszczególne kluby, ale całe ligi, bo wtedy dostęp do pieniędzy tych państwowych będzie po prostu i bardziej sprawiedliwy i będzie się rozkładał na wiele, wiele podmiotów. Powoli kończymy 2023 rok, także ten sportowy, ale wiemy, że. W tym kolejnym także dzięki Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Wiele będzie się działo. Dziękuję bardzo i życzę również wszystkim, aby ten następny rok był przynajmniej tak udany, a może i lepszy. Dziękuję bardzo.